Przede wszystkim gratulacje, wygraliście drugi mecz 3-0, czyli plan wykonany. Ale w grze Polaków było trochę nonszalancji i przede wszystkim było to widać pod koniec, jak zmarnowali kilka piłek meczowych. Był pan z tego niezadowolony bardzo, czy tylko troszkę? No, jestem bardzo zadowolony. Prawda, że w końcu ten atakujący Edgar zagrywał dobrze flot, ale na pewno on może zagrywać bardzo trudno na zagrywce flot. I generalnie graliśmy na serio, graliśmy koncentrowani i było bardzo, bardzo pozytywnie dzisiaj. Chyba można pomyśleć, że uznał pan, że zwycięskiego składu się nie zmienia, no bo zagrali ci sami zawodnicy, którzy grali z Serbią. Czy w kolejnych meczach możemy się spodziewać tego samego, czy też da pan szansę innym? Mój pierwszy cel jest wygrać, oczywiście. Jeżeli potrzebuję, albo jeśli mogę, oczywiście więcej zawodników będą grać, bo jest ważne też. Wiem, że na razie potrzebuję więcej zawodników. Jest bardzo trudno grać 13 meczów na wysoko poziom. Australijczycy nie sprawili wam jakichś wielkich kłopotów, tak to przynajmniej wyglądało z trybun, ale kilka razy pańscy siatkarze znakomicie bronili i robił to i Mariusz Wlazły, i Paweł Zagumny, no to z tego chyba pan musi być bardzo szczęśliwy. Tak, no wszyscy modliliśmy dużo i graliśmy bardzo, bardzo inteligentnie w kontrataku. I to było fajne. Robiliśmy mało błędów i było, myślę, najważniejsze dzisiaj, bo oczywiście wygrasz, a potem grasz dobrze i mało błędów. Cel na kolejne mecze we Wrocławiu to wszystkie mecze wygrane po 3-0? Nie, wygrasz. Najważniejsze dla mnie, oczywiście 3 punkty, to jest ważne też i grasz dobrze.